6:30 rano. Guzik zobaczycie, 7 rano zalewanie. Witam was. Tak to mniej więcej wygląda. Na kamerce dosyć ciemno, ale ogólnie będziemy zaczynać za pół godziny zalewanie. Mam nadzieję, słońce wschodzi, więc mam nadzieję, że wszystko się uda. Dobra, tak jak ekspresowo już coś powinno być widać. Wszystko przygotowane. Chcę sobie przygotować też otulić wszystkie rury, które wychodzą. Otulone są pianką taką podkładową do paneli. Dzięki temu później ten beton nie będzie bezpośrednio naciskał na wszelkie rury. Tutaj, nie wiem czy to będzie widać, rura jest tuż pod piaskiem, więc znaczy piasek bardzo mało jest na rurze, więc też taką otulinę zrobiłem, beton na tym sobie osiądzie. Zawsze będzie miała troszeczkę luzu ta rura, będzie, nie będzie ściśnięta przez beton. No i co, i czekamy na gruszkę, tak za 10-15 minut powinno być. Nie wiem czy widać, czy nie widać, tak to mniej więcej wygląda. I wschód słońca, będzie ładny dzień. 7:10, dalej ich nie ma. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz jak już jest jasno. Otuliny wszystkie zrobione podkładem do paneli. Bo najtaniej. Tutaj to co mówiłem, jest mało piasku na rurze. Tutaj tak samo. I dalej czekamy.
Jesteśmy po zalewaniu. Musiałem pojechać się przebrać. Nie wiem. Obyło się, nie obyło się bez problemu, bo tutaj niestety zakopała się pompa. Ale to tylko i wyłącznie przez nieumiejętności kierowcy. No i co? I wyszło to tak. Nie jest zagładzone. Nie mieliśmy lizaków i nie było sensu. Szyny zdały egzamin. Jest, płaszczyzna jest równa. Co mogę podpowiedzieć? Trochę więcej tych kołków trzeba było ponabijać, bo gdzieniegdzie się uginały. Mogłyby być trochę dłuższe. Ja tam 30 cm mniej więcej miałem te kołki w ziemi, także mogły być troszeczkę dłuższe te drewniane kołeczki i by się nie uginały i nie podnosiłoby ich. No, znaczy gęstsze, gęściej i dłuższe, tak? Te zabezpieczenia pianką, jak widzicie tutaj tą podkładem pod panele się udały. Nie wiem, czy będzie widać płaszczyzna. Jest naprawdę zadowalająca. Nie miałem czasu kręcić w trakcie gładzenia, no bo byliśmy tylko we dwóch. Tutaj specjalne podziękowania tatusiowi. Tak, pozdrawiam tatę, bo mi tutaj pomagał. No i tak to mniej więcej wygląda. Wszystko przebiegło. Mi się wydaje, że wszystko ok, tak? Mieli być na 7, zaczęliśmy lać w sumie o 10. O, teraz mam nadzieję, że widać tą płaszczyznę tam w salonie. Tak jak miało być, tak jest. Jest ok. To co zostało z betonu, to mamy tutaj wyrzucone na podjazd. Oczywiście tutaj jeszcze najdzie kruszywa trochę, także będzie tego więcej. Będzie to podniesione, no ale już jakieś takie resztkę z betonu w ten sposób wykorzystaliśmy. Co tutaj więcej mówić? No nic, no teraz będziemy czekali, aż wyschnie. Palety będzie trzeba przerzucić do środka. Tutaj to chyba łopatologicznie to wszystko ogarnę, no bo niestety on zakopał się i to grubo, HDS go wyciągał. Znaczy nie podnosił go HDS, tylko na hol. Tutaj pan uprzejmy podjechał i pomógł. Fajnie, że bezinteresownie, naprawdę rzadko to się zdarza. No i cóż. Tak to mniej więcej wygląda. Z każdej perspektywy chyba wam już pokazałem. Są cienie. Wydaje się, że to jest trochę tak nierówne, ale to są cienie, gdzie niegdzie jest mocniej zagładzone, gdzie niegdzie wyszło mleczko, gdzie niegdzie jest bardziej szorstki ten beton, ale generalnie jest ok. Dobra, kończę, bo tutaj sąsiedzi hałasują. I co? I taki krótki filmik, jak to przebiegło. No, dwie osoby to jest za mało do takiego czegoś, żeby te 100 metrów betonu, że tak powiem, rozprowadzić. Muszą być przynajmniej trzy, także taka wskazówka, że jeżeli macie zamiar robić we dwójkę, jest ciężko, tak? Dwie osoby, które jakieś tam pojęcie mają, to dadzą to radę zrobić, ale jest to na pewno ciężko. No, folia kubełkowa, która tutaj widzicie jest wywinięta, też zdała swój egzamin. No, dla mnie jest ok. Także dzięki, krótki taki filmik. Zalane. Kolejny etap odhaczony. Fajnie. Jakbyście mieli jakieś jeszcze pytania, bo tam już parę osób coś tam komentowało na kanale, to jak najbardziej proszę pytać. Dorzucę też maila w opisie, ewentualnie jakby ktoś chciał, bo tu już kolega, to taki znajomy, tak? To też miał dużo pytań, ale powiedział, że na forum, na ogólnym kanale nie będzie się wypowiadał. No, wrzucę maila, bo niektórzy wolą bezpośrednio, to szanuję to. Ja też bezpośrednio dużo tam osób podpytowałem przed budową. Także w opisie będzie do mnie mail.
Dziękuję Wam bardzo i co? I zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Może dalej coś tam uda mi się fajnie kręcić. Jeszcze tak się zastanawiam, tak pod koniec Wam powiem, czy bloczki gazobetonowe kleić na pianoklej, czy na klej. Kurczę, jeszcze na tą chwilę nie wiem. Skłaniam się ku zaprawie klejącej w piance, ale jeszcze na tą chwilę nie wiem. Nie podjąłem żadnej decyzji, także tak to mniej więcej wygląda. Dobra, dzięki serdeczne. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania, hejtowania, cokolwiek macie ochotę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dziękuję. Do następnego.